będzie pochwalony Jezus Chrystus, wtorek, 4 tygodnia okresu zwykłego. Bardzo serdecznie pozdrawiam Cię. Przezywamy dzisiaj wstawiennictwa świętego Jana Bosko. Niech nam pomaga w dobrym czytaniu Słowa Bożego. Niech się za nami wstawia. Niech oręduje za nami. Niech wyprasza nam nawrócenie. Zapraszam Ciebie do wspólnej lektury Ewangelii, którą dzisiaj Kościół czyta na całym świecie w liturgii. Zrobimy dzisiaj tak jak wczoraj. To znaczy dzisiaj nie będzie wersji graficznej, ale tekst Ewangelii będzie w opisie. I to, co robię codziennie z uporem maniaka. Przede wszystkim zachęcam Cię do tego, żebyś wziął swój egzemplarz Pisma Świętego, jeżeli masz taki w domu. Otworzył na danym miejscu Ewangelii i przeczytał ten tekst właśnie z Pisma Świętego, z Biblii. Raz, drugi, trzeci. Nie bał się, że ten tekst jest zbyt długi. I po prostu, kiedy tego przeczytasz, może to być po wysłuchaniu tego komentarza, albo teraz robić sobie stop i potem wróć do tego komentarza. Ważne, żebyśmy się spotkali i te odcinki, nagrania nie są tylko po to, żeby mnie słuchać, bo to wtedy jest zupełnie naprawdę bez sensu, ale żeby przede wszystkim to była prowokacja i zaproszenie do spotkania się ze Słowem Boga i w tym Słowie do spotkania się z Jezusem, z żywym Bogiem. Kiedy Jezus wraca od Gerazańczyków, dokonuje kolejnego cudu, właściwie dwóch cudów, które dzisiaj słyszymy na kartach Ewangelii. Uzdrowienia kobiety, która od wielu, wielu lat, od 12 lat choruje na opływ krwi. To jest taka choroba, która też jest opisana prawem w Piśmie Świętym, że jeżeli ktoś chorował, a szczególnie na taką chorobę, to jak ona sama też o tym mówi i też jak wiemy z przekazu biblijnego, ona doświadczała niesamowitej nie tylko choroby, ale obcości, osamotnienia. Ktoś chory nie mógł się kontaktować z nikim, nie mógł rozmawiać, nie mógł się witać. Ona chorowała na taki brak kontaktu z drugim człowiekiem, brak relacji, brak bycia drugiej osoby. Jakie to jest ważne, kiedy ktoś choruje, żeby ktoś był. I nie tyle, żeby miał jakieś dla mnie receptę, jakieś złote słowa, złote środki jakieś do użycia, będzie dobrze, tylko po to, żeby poklepywać po ramieniu, ale żeby po prostu był, żebym się miał z kim napić herbaty, zjeść jakieś ciastko, pogadać, nawet trochę pojęczyć, ale żeby, czy pośmiać się, ale żeby ktoś był. Ta osoba wszystkim tego doświadcza, ta kobieta doświadcza tej niezwykłej samotności. I kiedy w akcie desperacji dowiaduje się, że jest Jezus, to w akcie desperacji idzie w ten tłum, dotyka się płaszcza, choćbym frędzla się dotknęła, tak bardzo mogącą wiarę, w takiej determinacji swojej wierze, jedynym ratunkiem, wszystko straciła, wszystkie pieniądze, wszystkie nadzieje, ale resztkę nadziei, jedną milionową procenta nadziei i wiary, która ma w sobie, pokłada w tym dotknięciu się Jezusa i zostaje uzdrowiona. Jezus pyta się, kto mnie dotknął, nie? Uczniowie pytają, no tłumy, po prostu tysiące Cię dotykają, ludzie, a Ty się pytasz, kto Cię dotknął, jakiś taki absurd. I przeczytałem kiedyś taki komentarz, który znowu wyjaśnia mi, dlaczego Jezus zadaje takie pytanie, że Jezus nie chce być tylko uzdrowicielem, jakimś magikiem, jakimś cudotwórcą. Ale Jezus, kiedy uzdrawia, to chce się z daną osobą spotkać. On chce zobaczyć oczy tej osoby, twarz tej osoby. Dla Niego zawsze każde uzdrowienie, każde działanie Boga jest indywidualne. Jest takie bardzo personalne. Jest takie rzeczywiście, Jezus chce popatrzeć w oczy tej kobiety. Nie tylko ją uzdrowić, ale chce, żeby ona popatrzyła na Niego, na Jego twarz. Niektórzy mówią, w tradycji nam podają, że ta uzdrowiona kobieta to jest ta późniejsza Weronika, która zobaczyła twarz Jezusa, tak bardzo była tą twarzą zafascynowana, że potem, kiedy ociera Jego twarz w drodze na Golgotę, to otrzymuje twarz odbitą na chuście, żeby mogła ciągle patrzeć na tą twarz, która uzdrawia, na to oblicze, przed którym padają wszelkie stworzenia, istot niebieskich i ziemskich, na to oblicze, które jest uzdrawiające. Kiedy mi jest źle, to Jezus nie chce tylko właśnie, mógł tak zrobić magicznie, ale chce popatrzeć na Ciebie, chce popatrzeć na mnie. I wreszcie, kiedy uzdrawia córkę Jaira, młodą dziewczynkę, jak ją uzdrawia? Też przecież mógł powiedzieć, twoja córka jest uzdrowiona, ale on chce iść do jego domu. On chce się spotkać i w tej żałobie i chce posłuchać tych wszystkich szlochających, tych wszystkich żałobników dookoła. On chce tam wejść, to wszystko. Nie robi to z oddali. Nie robi tego od tak, ale wchodzi do domu, wchodzi w sedno tego problemu i bierze tą dziewczynkę za rękę i mówi: Talita kum, dziewczynko, dziewczyneczko, mówię Ci, wstań. Jezus bierze za rękę, zwraca się do mnie po imieniu, najczulej jak tylko potrafi. W tej mojej goryczy, w tym moim narzekaniu, w tym moim złu, kiedy już nic nie mam, kiedy po prostu już nic nie wierzę,
kiedy już na wszystko się poddałem, to Jezus przychodzi i mówi: jestem z tobą w tym wszystkim, mówię ci, wstań. To, co mówi do Jaira, mówi do tych, którzy idą, ogłaszają, że twoja córka już umarła, to mówi: nie, nie bój się, wierz tylko, nie bój się. Niech te słowa będą dzisiaj dla nas takim słowem na ten dzień dzisiejszy, na ten wtorek, na każdy dzień, kiedy coś cię przeraża, kiedy coś cię paraliżuje, kiedy czujesz się oszukany przez innych, wykorzystany przez innych, że ktoś ci coś obiecuje, a nic tego nie robi, nie pomaga ci zupełnie. A jeżeli ci pomaga tylko dlatego, żeby coś samemu skorzystać, mieć samemu jakieś profity, to Jezus mówi bezinteresownie, patrząc w twoje serce, patrząc w twoje oczy, chcąc, żebyś i ty się z Nim spotkał, żebyś ktoś popatrzył w Jego oczy, popatrzył w Jego kochające serce i słyszał te słowa: nie bój się, wierz tylko, Jezu, ufam Tobie. Niech na to wszystko nam błogosławi dobry Bóg. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.